Szanowni Państwo, dzisiaj rozmawialiśmy przede wszystkim o gospodarce, o rozwoju, o tym wszystkim, co w tym roku jest najważniejszym zadaniem postawionym przed rządem Prawa i Sprawiedliwości. I w zadaniach na ten rok określamy właśnie rozwój i gospodarkę jako te zadania priorytetowe, które razem z programami społecznymi, prospołecznymi, które zostały już uruchomione w ubiegłym roku, ale które są również kontynuowane i realizowane w roku obecnym, mają stanowić ten fundament rządu Prawa i Sprawiedliwości. Jest to oczywiście realizacja naszego programu. I ta rozmowa dotyczyła zarówno projektów, które są już przygotowane, które są już w tej chwili w procesie legislacyjnym. Przypomnę, że przecież 100 zmian dla przedsiębiorców to jest już projekt zaawansowany, który w części przyjęty przez Sejm, a w części w tej chwili jeszcze trwają nad nim prace, ale będą w najbliższych tygodniach i miesiącach uruchamiane kolejne zmiany pomagające polskim przedsiębiorcom, ale mamy również projekty prorozwojowe, projekty inwestycyjne, które będą w tym roku wprowadzane w życie, a które mają znakomite znaczenie, jeżeli chodzi o realizację strategii odpowiedzialnego rozwoju przygotowaną przez pana premiera Morawieckiego i przede wszystkim strategii, która ma ten rozwój dać zrównoważony, to znaczy ma dać równe szanse wszystkim regionom, wszystkim województwom, tym wszystkim miastom, miasteczkom, niewielkim miejscowościom, które dzisiaj mają problemy rozwojowe, problemy gospodarcze, a właśnie ten projekt, o którym również za chwilę powie pan premier Morawiecki, a który niebawem państwu po przyjęciu przez Radę Ministrów przedstawimy, będzie taką ogromną szansą dla tych regionów. Rozmawialiśmy również o systemie podatkowym, o uszczelnieniu systemu podatkowego. To jest plan, który bardzo ambitny, postawiony przez panem premierem Morawieckim jako to najważniejsze zadanie, bo jeżeli będziemy potrafili, a już mamy przecież pozytywne efekty, już są efekty tego, co zostało wprowadzone w życie w ubiegłym roku, w 2016, jeszcze przez pana ministra Pawła Szałamachę i kontynuowane przez pana premiera Mateusza Morawieckiego. Uszczelnianie systemu polegające na tym, że stosujemy tutaj zarówno nowe zasady, nowe metody, wprowadzamy nowe rozwiązania, ale też kładziemy nacisk na lepszą skuteczność służb, które tym się zajmują. To jest ogromna praca i należą się podziękowania panu ministrowi Marianowi Banasiowi, który jest odpowiedzialny w rządzie i w resorcie finansów za te działania i jesteśmy skuteczni, rząd Prawa i Sprawiedliwości jest skuteczny, pierwsze efekty już mamy, ale potrzebna jest dalsza intensyfikacja zadań. Chcemy, żeby tych środków z uszczelnienia systemu podatkowego wpływało jak najwięcej do budżetu państwa, no bo to przekłada się oczywiście na realizację projektów społecznych i na realizację projektów inwestycyjnych. Pokazujemy, że w Polsce jest wystarczająca ilość środków budżetowych, tylko trzeba je umiejętnie wydawać, trzeba je wydawać rozsądnie i przede wszystkim nie wolno ich marnować. Trzeba dbać o grosz publiczny i też pojawia się za każdym razem, kiedy rozmawiamy z panem premierem Morawieckim na temat tego, ile udało się dodatkowych miliardów do budżetu wprowadzić właśnie poprzez takie działania, które są obowiązkiem rządu, zawsze pojawia się to pytanie, co działo się z tymi pieniędzmi przez ostatnie 8 lat? Dlaczego te miliardy złotych nie trafiały do budżetu państwa, poprzez budżet państwa do polskich podatników, tylko były na różne sposoby z tego budżetu wyprowadzane? My z tym procederem kończymy. Za te sukcesy, które już są, należą się wszystkim tym, którzy są autorami tych podejmowanych działań, gratulacje, ale ciągle jeszcze stawiamy przed sobą nowe zadania, by tych środków do budżetu trafiało jeszcze więcej. No i naturalną rzeczą jest, że w tym gronie rozmawialiśmy również o nadzorze spółek Skarbu Państwa.
funkcjonowaniem spółek Skarbu Państwa. Te zmiany, które zostały przez nas już wprowadzone w życie, które obowiązują od 1 stycznia, których autorem jest pan minister Henryk Kowalczyk, nowy sposób zarządzania, kontrolowania spółek Skarbu Państwa. Chcemy, żeby spółki Skarbu Państwa z jednej strony były tym kołem napędowym polskiej gospodarki, żeby inwestowały, żeby się rozwijały, żeby stawały się coraz większymi graczami na rynkach europejskich, na rynku światowym, gospodarczym, ale z drugiej strony chcemy również i wzmacniamy ten filar, który ma pokazywać transparentne zarządzanie, ma pokazywać, że te spółki inaczej, jest inna filozofia przeznaczania środków budżetowych, środków publicznych na działania marketingowe, promocyjne, na różnego rodzaju inne usługi zewnętrzne, które te spółki również do tej pory zamawiały. To jest zadanie poszczególnych ministrów, w których nadzorze spółki się znalazły, ale tutaj koordynację nad przebiegiem tego procesu i tą bezpośrednią współpracę z ministrami ma pan minister Henryk Kowalczyk. W najbliższym czasie ustaliliśmy, że odbędzie się takie właśnie spotkanie, na którym zostaną również omówione te wszystkie sprawy dotyczące nowej formy zarządzania. Jeszcze raz zwrócona zostanie uwaga na właśnie to, na czym nam zależy. Z jednej strony spółki mają inwestować, a z drugiej strony transparentność, pełna przejrzystość i nowa jakość zarządzania. To są te najważniejsze tematy, które poruszaliśmy, te obszary zadań, o których mówiliśmy dzisiaj na naszym spotkaniu. Jeszcze raz chcę podkreślić, rozwój, gospodarka, priorytety rządu Prawa i Sprawiedliwości w 2017 roku, ale kierujemy się tą zasadą, że przede wszystkim stawiamy na to, że właśnie gospodarka, ekonomia ma służyć obywatelom. Pieniądze publiczne mają być wydawane w sposób transparentny, uczciwy, mądry, rozsądny. Zależy nam na inwestycjach, zależy nam na tym, ażeby potencjał rozwojowy, potencjał gospodarczy był coraz większy. Wskaźniki, które w ostatnich dniach nawet się pokazywały i te najlepsze, i te wyniki, o których już wiemy, ale też i analizy pokazujące perspektywę w tym roku, są bardzo obiecujące, zachęcające i wierzę w to głęboko, że za wszystkie resorty gospodarcze rządu sprostają tym zadaniom, które przed nimi zostały postawione i na koniec roku będziemy mogli Państwu przekazać bardzo dobre wiadomości płynące z polskiej gospodarki. Ja tyle tytułem wstępu, a ponieważ pan premier Morawiecki dzisiaj będzie podpisywał między innymi właśnie w ramach tych zadań, które przed sobą stawiamy, bardzo ważną umowę w Stoczni w Szczecinie, pokazującą już realnie, że te projekty, które przygotowujemy, nie są tylko i wyłącznie już w tej fazie projektowania, ale stają się faktycznymi dokonaniami. Będziemy też Państwa prosili, ażeby czasowo nasza konferencja była nieco ograniczona, ale to pan rzecznik później jeszcze zapowie. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy pani premier. A teraz o zabranie głosu proszę wicepremiera pana Mateusza Morawieckiego. Dziękuję bardzo pani premier. Jako wiceprezes Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, minister rozwoju, minister finansów i kawaler Orderu Wolności i Solidarności, bardzo dziękuję za głos i chciałem teraz właśnie przejść do tych już konkretnych propozycji, które chcemy przedstawić w roku 2017. Tak jak pani premier powiedziała, tutaj przed nami najważniejsze zadania związane z tym, żeby z jednej strony utrzymać stabilność makroekonomiczną, z drugiej strony przyczynić się do wzmocnienia wzrostu gospodarczego, ale takiego wzrostu gospodarczego w szczególności, który służy ludziom. I jakkolwiek by może to brzmiało dla niektórych z Państwa, którzy jesteście przyzwyczajeni do ekonomicznych wystąpień dziwnie, to my właśnie tak patrzymy na gospodarkę. Tak patrzymy na gospodarkę, tak patrzymy na budżet, tak patrzymy na rozwój. On ma służyć przede wszystkim ludziom, rodzinom, on ma być prospołeczny i taki jest nasz budżet.
W związku z tym, jak stawiam sobie i przyjmuję te zadania najważniejsze do wykonania w 2017 roku, to one właśnie mają z punktu widzenia Ministerstwa Finansów, z punktu widzenia budżetu państwa, zabezpieczyć środki na realizację wszystkich naszych programów prospołecznych, prorodzinnych, prorozwojowych. I to jest taki właśnie budżet nadziei. To jest budżet, który powoduje, że wiele osób jest skonsternowanych, no bo jak to jest właśnie możliwe, że przecież te 40 miliardów przekazaliśmy, lwia część z tego, czy większa część z tego to program 500+, ale też mieszkanie plus, 75+, programy związane z restrukturyzacją różnych sektorów i jednocześnie utrzymamy w ryzach deficyt budżetowy w granicy 3%. To jest właśnie nasze podstawowe zadanie. Tak traktuję naszą, moją rolę, tak traktuję rolę Ministerstwa Finansów. Zresztą też z taką nadzieją, że Ministerstwo Finansów da się lubić, że Ministerstwo Finansów będzie przyjazne dla przedsiębiorców. Tutaj w roku 2017 z obu tych ministerstw będziemy realizować kilkadziesiąt dużych zmian dla przedsiębiorców. Część z nich ujmujemy pod nazwą Konstytucja dla biznesu, czyli prawo przedsiębiorców. Takie zasady jak milcząca zgoda, czy co nie jest zabronione, prawem to jest dozwolone, czy zasada proporcjonalności albo pewności wobec pewności prawa. Niektóre z tych zasad już zostały wdrożone do końca roku. Niektóre będą wdrożone do końca pierwszego kwartału tego roku, prawo przedsiębiorców do końca drugiego kwartału tego roku. Czyli w dobrym tempie realizujemy zmiany, o których mówiliśmy, takie jak prosta spółka akcyjna, takie jak sukcesja dla firm rodzinnych. Jesteśmy na przykład chwaleni przez zmiany związane z zamówieniami publicznymi, że otóż już teraz nie ma tylu przetargów rozstrzyganych na zasadzie podwykonawców. To była zmora poprzedniej epoki, że bardzo często firma przyjeżdżała w tak zwanej teczce, no i potem podwykonawcy polscy na bardzo minimalnej marży musieli realizować te swoje prace. Dzisiaj zamawiający, podmiot samorządowy lub rządowy, mogą w przetargu podkreślić, że musi być bezpośrednie wykonawstwo. To powoduje, że dużo więcej polskich firm ma szansę, bo przecież nasza strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju jest strategią właśnie dla polskich firm w szczególności. Szanowni Państwo, akurat jestem po kilku dniach w Davos i tutaj muszę podzielić się taką refleksją, że jest to przełomowe spotkanie tego Światowego Forum Ekonomicznego, gdzie w końcu ci szefowie różnych instytucji międzynarodowych, korporacyjnych zrozumieli, że już nic nie będzie tak jak dawniej. Prawda? Że jak ktoś mówi, że chciałby, żeby było tak jak było, to tak się słyszało w Davos jeszcze rok, dwa lata temu. Dzisiaj już nikt tak nie mówi. Dzisiaj już wszyscy rozumieją, że jeżeli 1% najbogatszych ludzi na świecie ma majątek większy niż pozostałe 99%, to coś tutaj jest nie tak. I w tym kontekście plan na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, który dyskutowałem tam z Josephem Stiglitzem, czy z profesorem Janusem, z noblistami, z wieloma ministrami i na różnych forach, spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem, bo to jest ten plan solidarnościowy, prospołeczny, który urzeczywistnia zasady demokratycznego kapitalizmu z dużą dozą solidarności, ten, który my promujemy. W jaki sposób my go urzeczywistniamy? Jednym z naszych instrumentów, takich ramion zbrojnych, jest Polski Fundusz Rozwoju. Tu chciałem zameldować wykonanie tej pierwszej fazy, zresztą w czasie tworzenia tej instytucji zauważcie Państwo, ile realnych projektów się zadziało. Projekt związany z PES-ą, lokomotywy PES-y, projekt PKO SA, czyli repolonizacja sektora bankowego. W symboliczny sposób przekroczyliśmy ponad 50%, dzisiaj już jest w rękach polskich, bo to nie tylko PKO SA, również w roku 2016 bank BPH trafił do Alior'a, czyli też do domeny polskiej. Ale również największy w Europie w ogóle, nie tylko środkowej, program dla startupów wielkości 3 miliardów złotych,
ale także program Polski Kombajn Górniczy, czy właśnie budowy pierwszej od kilkunastu lat budowy wielkich jednostek morskich, który kamień węgielny dzisiaj w Szczecinie będziemy pod to właśnie wmurowywać w symboliczny sposób, oczywiście to mówię. Czyli Polski Fundusz Rozwoju rozpędza się i staje się dla nas rzeczywiście takim instrumentem rozwojowym. Zwróćcie też Państwo uwagę, że bez użycia środków budżetowych, więc o ile instytucje rozwojowe francuskie czy niemieckie w tej pierwszej swojej fazie czerpały z budżetu, my te środki przeznaczyliśmy na działania społeczne, co 40 miliardów w tym roku, a w przyszłym około 50 miliardów i potem już co roku 50 miliardów. To są te środki, których nie było w gospodarce. One gdzieś, tak jak pani premier powiedziała, gdzieś to jest tak w potrójnym cudzysłowie, prawda? Nie pora tutaj na takie dywagacje, ale sami sobie państwo odpowiedzcie, one wyciekały. Dla nas jest to nie błąd w systemie, tylko to jest błąd systemu całego. I dlatego zmieniamy cały system ściągalności tak, żeby tak na dobrą sprawę zaatakować mafie VAT-owskie. Bo tu też warto powiedzieć, że dla podatników, dla normalnych, dla wszystkich Polaków, dla wszystkich firm mamy same dobre wiadomości. Bo obniżyliśmy CIT z 19 na 15% i to już działa. Już w styczniu można, każdy, kto jest małą firmą do 1 200 000 euro rocznych obrotów, może już płacić niższy podatek. Również pracujemy nad zmianami podatkowymi tak, żeby skorzystać z bardzo dobrej pracy, którą pan minister Kowalczyk wraz z osobami z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wykonali i takie kwestie, które nie prowadzą, tak jak pani premier parę razy podkreślała, do podniesienia podatków dla działalności gospodarczej, ale upraszczają ten system, jak również go racjonalizują z punktu widzenia tej małej, zwłaszcza działalności gospodarczej. To wdrożymy. Będzie dla małej działalności gospodarczej, tej do 5000 zł, ZUS będzie tańszy, to jest nasz plan. ZUS będzie niżej, mniej kosztował, to już jest plan nasz na ten rok. Będzie działalność nierejestrowa, to jest też dla tych małych firm. Zastanawiamy się też nad tym, żeby w ogóle na pierwsze półrocze działalności gospodarczej nowo zakładanej w ogóle nie było tego ZUS-u albo był on jeszcze niższy niż jest do tej pory, bo wiemy dzisiaj o tej uldze. To są konkretne rzeczy, które robimy dla przedsiębiorców. Wdrożyliśmy też od 1 stycznia coś, co jest bardzo ważne dla małych i średnich przedsiębiorców, jednorazową amortyzację kosztów środków trwałych, czyli coś, co owszem, jest pewnym kosztem dla budżetu, ale mamy nadzieję, że rozrusza inwestycje. No właśnie, inwestycje jako bardzo ważna część wzrostu gospodarczego. W tym momencie, w szczególności w sektorze samorządowym, te inwestycje spadły rok do roku o 30-40%. Przygotowaliśmy ustawy upraszczające, ustawy zachęcające i ja jestem przekonany, że również samorządowcy, nie patrząc, albo patrząc, nie patrząc na kalendarz wyborczy, ale już w tym roku uruchomią więcej, zdecydowanie więcej inwestycji. Więc jakby to, co zawsze też interesuje, wzrost PKB, jakkolwiek mnie interesuje głównie jakość tego wzrostu PKB i to, żeby on się przekładał na zwykły los polskich rodzin, to już też uważam, że w tym roku PKB będzie wyższy niż w przyszłym roku. Bardzo ważny pakiet, który wdrożyliśmy i który w tym roku zacznie działać, to jest pakiet eksportowy. Jest pakiet dla polskich firm. Oczywiście każda może skorzystać, ale te duże zagraniczne, które są w naszym kraju, świetnie sobie radzą z eksportem tak czy owak. Natomiast nowe biura handlowe, kredyty eksportowe, gwarancje eksportowe w łącznej kwocie do 60 miliardów złotych, tego nigdy do tej pory nie było. Jesteśmy w kontakcie z tysiącami eksporterów i mam przekonanie, że przełoży się to na wysoką jakość wzrostu gospodarczego, zresztą realnego eksportu, szanowni państwo, bo jak wiemy już dzisiaj, część z tego eksportu, no właśnie, która część taka, która właśnie gdzieś w karuzelach VAT-owskich zginęła i ani nie przysparzała żadnego dobra do budżetu, ani nie przekładała się na faktyczny wzrost gospodarczy. Wiemy już więcej, jak to wyglądało w przeszłości. Więc inwestycje ruszą. Konsumpcja, nie martwię się o konsumpcję, bardziej martwię się o oszczędności. Dlatego kolejną częścią naszego planu gospodarczego zarówno Ministerstwa Rozwoju, jak i Ministerstwa Finansów, jest budowa długoterminowych oszczędności. Długoterminowe oszczędności buduje się głównie poprzez rozsądne reformy
systemu emerytalnego. I my takie reformy już zaanonsowaliśmy kilka miesięcy temu. W tym roku przełożymy je na rzeczywistą legislację po to, żeby od 1 stycznia 2018 roku zarówno drugi filar, czyli OFE, który został przez naszych poprzedników de facto zdekonstruowany, ale w połączeniu z naszym programem budowy kapitału, żeby rok po roku wzmacniał zarówno rynek kapitałowy, giełdę polską, ale również w szczególności oszczędności emerytów na przyszłość, tak żeby one były lepiej, żeby one w lepszym stopniu odpowiadały tej stopie zastąpienia w przyszłości. Patrzymy na to jako na bardzo ważny nasz cel. W ramach pracy ze spółkami Skarbu Państwa, ale też z biznesem prywatnym, będziemy starali się zainspirować ze wsparciem środków unijnych, budżetowych, wiele inwestycji w tym roku. Mamy kilkadziesiąt takich inwestycji planowanych, a to, co już się udało zrobić do tej pory, to podsumuję tylko kilkoma cyframi. 800 dodatkowych inwestycji, 74 tysiące nowych udokumentowanych miejsc pracy i tak jak kiedyś Polacy pakowali walizki i wyjeżdżali do Londynu, tak teraz z Londynu przenoszą się firmy i inwestują u nas w Polsce. Jeszcze kilka miesięcy temu były takie dość żartobliwe komentarze, czy to jest możliwe. Dzisiaj jakoś te komentarze ucichły, ponieważ już w tym roku razem z organizacją, która liczy dokładnie te miejsca pracy, szacujemy, że przyciągniemy z Wysp Brytyjskich do Polski 25 do 35 tysięcy nowych miejsc pracy w całym tym systemie zaawansowanych usług dla biznesu. I właśnie to słowo zaawansowanych jest również bardzo ważne, Szanowni Państwo, bo tu tworzymy te miejsca pracy coraz wyżej, coraz ważniejsze. Ulgi innowacyjne, bardzo ważna część naszego programu, podnoszenie innowacyjności. Z 30% podnieśliśmy już na 50% możliwość ulgi inwestycyjnej. Od nowego roku podniesiemy ją, od nowego roku 2018 ulga inwestycyjna będzie jeszcze wyższa, czyli przesuwamy się w tej drabinie innowacyjności w górę. Zresztą ostatnie rankingi Komisji Europejskiej bardzo to potwierdzają. I zamknę to krótkie moje słowo podsumowania takimi dwoma jeszcze refleksjami. Pierwsza, że Komisja Europejska, więc instytucja, która bardzo przygląda się temu wszystkiemu, jak wiemy, co się dzieje w Polsce, w swoim raporcie nazwanym w ramach semestru europejskiego określiła, że nasza polityka teraz jest polityką zrównoważonego rozwoju. Jesteśmy zrównoważeni zarówno z punktu widzenia makro, mikroekonomicznego, zarówno z punktu widzenia społecznego, jak i gospodarczego. A więc bardzo się cieszę, że zostało to dostrzeżone, też przez agencje ratingowe. Ale ostatnia uwaga to dotyczy jeszcze czegoś innego. Jadąc po drodze w radio słyszałem o tym, że po raz trzeci teraz sieci handlowe będą podnosiły wynagrodzenia dla kasjerów, dla kasjerek. Pamiętacie Państwo, kasjerki w tych wielkich sklepach wielkopowierzchniowych były synonimem źle opłacanych, najniżej opłacanych zawodów. Ja się cieszę, że mogę się przyczynić do tego działaniami Ministerstwa Rozwoju, nowe miejsca pracy, do zmniejszenia bezrobocia, ale też do podnoszenia wynagrodzeń. To w końcu wtedy, kiedy właśnie w ostatnim miesiącu był ten protest, my w ciągu jednego miesiąca podnieśliśmy minimalne wynagrodzenie, minimalną płacę godzinową, zrepolonizowaliśmy bank, przywróciliśmy z powrotem do domeny polskiej kolekcję Czartoryskich. Znaleźliśmy 300 milionów złotych na stocznię marynarki wojennej w ciągu jednego tylko miesiąca. To jest polityka rozwojowa w liczbach, to jest polityka rozwojowa w faktach. Ale najbardziej taką klamrą bym chciał to spiąć. Interesują nas polskie rodziny. Jeżeli minister finansów może się przyczynić do tego, że te dochody będą się tam pojawiać właśnie z tych mafii VAT-owskich, z tych wielkich korporacji, które unikają za bardzo płacenia podatków. Dla mnie to jest wielki honor, praca w takim zespole pani premier Beaty Szydło i wielka radość też, że mogę się do tego przyczynić, że rosną dobrze, wysokopłatne miejsca pracy, właśnie tak jak w tym Lidlu, gdzie słyszałem w radiu, że już po raz kolejny znacząco nasza polityka przyczynia się właśnie do tego, że te wynagrodzenia rosną do góry. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy, panie ministrze. A teraz o zabranie głosu bardzo proszę ministra Henryka Kowalczyka. Bardzo prosimy. Szanowni państwo, rola przewodniczącego Stałego Komitetu Rady Ministrów jest rolą, która ma polegać na koordynacji i sprawnego przeprowadzenia procesu legislacyjnego, więc w tym podsumowaniu dzisiejszym również chwilę uwagi temu poświęciliśmy. Natomiast patrząc na ten rok wstecz, rzeczywiście rząd pod kierownictwem pani premier Beaty Szydło przeprowadził bardzo wiele rozwiązań legislacyjnych, tych dobrych rozwiązań legislacyjnych. Właściwie nawet już o niektórych to pozapominaliśmy. Nie chcę teraz tego wszystkiego przypominać, bo pewnie poszczególni ministrowie będą to robić na poszczególnych konferencjach prasowych. A więc ten rok bardzo pracowicie spędzony, wiele owocnych rzeczy udało się wprowadzić. I też taką rolę postrzegam dalej jako szef Stałego Komitetu Rady Ministrów, aby te projekty, dobre projekty wszystkich ministrów, szczególnie w tym roku będziemy oczywiście zwracać uwagę na projekty gospodarcze, finansowe, te, które mają uszczelniać system podatkowy, aby te wszystkie projekty bardzo sprawnie przechodziły drogę legislacyjną w procesie rządowym i później skutecznie, mam nadzieję, po tych zawirowaniach również przechodziły tą drogę sejmową. Oprócz tego oczywiście wykonywałem też kilka zadań takich nadzwyczajnych, między innymi od września to jest Skarb Państwa i tutaj moim zadaniem było zlikwidowanie Urzędu Ministerstwa Skarbu Państwa, co z 1 stycznia się dokonało, ale też ważne jest, aby oprócz zlikwidowania urzędu wypracować nowy model funkcjonowania spółek, zarządzania tymi spółkami i do końca marca jesteśmy w takim okresie przejściowym, kiedy to ten model wypracowujemy, kiedy we współpracy z pozostałymi ministrami, którzy te spółki otrzymali, pracujemy nad tym modelem zarządzania spółkami Skarbu Państwa. Zresztą takim naszym też głównym celem, celem całego rządu jest to, aby odejść od prywatyzacji, aby budować majątek narodowy tych spółek Skarbu Państwa i już wiele takich przykładów właśnie wspominanych przez pana premiera Morawieckiego się odbyło, między innymi właśnie odkupienie PKO SA, między innymi uratowanie Stoczni Marynarki Wojennej, również znaczne wsparcie Zakładów Cegielskiego i tak dalej. Można by takich przykładów mnożyć i przez ten okres czasu nie prywatyzowaliśmy niczego, również niczego nie stawialiśmy w stan upadłości, likwidacji, wręcz wydobywaliśmy z tego stanu, a więc tutaj odbudowujemy w sposób systematyczny ten majątek narodowy. To jest jednym z głównych zadań zarządzania spółkami Skarbu Państwa i takie cele sobie stawiamy, aby budować majątek narodowy. Będziemy jeszcze w tym momencie, w tym procesie zarządzania spółkami Skarbu Państwa powoływać lada moment Radę do spraw spółek i tak dalej, aby również wprowadzić ten przejrzysty system zarządzania korporacyjnego. Kolejną rzeczą, nad którą też pracowałem, to było system podatkowy i oczywiście te wypracowane rozwiązania, które dotykały bardzo wielu aspektów, one będą po części wykorzystane. Mam nadzieję, że to będzie z ulgą dla przedsiębiorców, ale też i pewne elementy uproszczenia podatkowego. Stąd te prace, które były dokonane przez ostatni rok, na pewno się nie zmarnują, ale przyniosą pożytek budżetowi, ale też i przedsiębiorcom, ale też i tym wszystkim podatnikom. I jeszcze jest jedna rzecz, o której tylko wspomnę, która nie wynika z racji pełnienia funkcji szefa Komitetu Stałego Rady Ministrów, to jest repatriacja, jest ustawa na ukończeniu. Chciałbym jeszcze w najbliższych tygodniach dokończyć i przeprowadzić ustawę o repatriacji, bo to jest ten element, który zobowiązaliśmy się, aby sprowadzić Polaków, tych deportowanych w latach 30. i 40. na części azjatyckie byłego Związku Radzieckiego. Pierwsza grupa już jest, więc po wdrożeniu tej ustawy mam nadzieję na ruszenie bardzo dynamiczne tego procesu repatriacji. Oczywiście na rok 2017 pani premier stawia wiele zadań, między innymi wynikają te zadania z
takiego poświęcenia pracy rządu rozwojowi gospodarczemu. To są też te prace legislacyjne, które trzeba będzie wdrożyć, prace legislacyjne, które proponuje minister finansów i rozwoju, ale też i inni ministrowie. To są zadania, które w 2017 roku będziemy wykonywać. Ja tylko chciałbym jedną rzecz. W kampanii wyborczej w jednym z wywiadów założyłem się z jedną panią redaktor, że uzyskamy zwiększenie wpływów podatkowych o 52 miliardy złotych. Lata porównawcze to byłby rok 2013 i 2018. Ja już jestem prawie przekonany, że ten zakład wygrałem. Widać działania naszego rządu, że uszczelnienie tego systemu podatkowego zaczyna działać. I w roku 2018 w porównaniu do roku 2013 na pewno będziemy mieli wpływy podatkowe znacznie większe niż te wspomniane wówczas przeze mnie 52 miliardy złotych. To widać już bardzo wyraźnie w tej chwili, kiedy mamy znacznie zwiększone wydatki, a mniejszy deficyt. A więc widać bardzo wyraźnie, że te pieniądze w tym systemie podatkowym zaczynają się znajdować, ale jeszcze to nie jest proces zamknięty, jeszcze przed nami wiele zadań, które w roku 2017 będą dokonywane.